Szczęść Boże, Julita Przyczka, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Od dziś na szczepienie mogą rejestrować się pacjenci przewlekle chorzy, w tym pacjenci onkologiczni. Jutro ruszają zapisy dla seniorów w wieku 69 lat. Rząd w marcu ma otrzymać dodatkowych ponad 300 tysięcy dawek preparatu Pfizera, a według zapowiedzi ministra Michała Dworczyka proces szczepień ma gwałtownie przyspieszyć w drugim kwartale. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 4 miliony szczepień przeciw COVID-19, z czego ponad 1 400 000 drugą dawką. Dzisiaj ruszyły zapisy na szczepienia dla pacjentów przewlekle chorych, do których zaliczono również pacjentów onkologicznych. Ich szczepienia rozpoczną się w poniedziałek, 15 marca. Jest to grupa nierównomiernie rozłożona po całej Polsce. Są to pacjenci, którzy się właśnie leczą czasami na bardzo poważne schorzenia. Liczba osób przewlekle chorych wynosi ponad 140 tysięcy. Według zapowiedzi ministra Michała Dworczyka będą oni szczepieni preparatami Moderny i Pfizera. Jutro ruszają zapisy na szczepienia dla seniorów w wieku 69 lat. Dla nich przeznaczony będzie preparat AstraZeneca. To ponad 460 tysięcy osób. Później ruszają zapisy dla seniorów 68-67 lat, potem 66-65 lat, a w ostatnim tygodniu marca zapisy dla 70-latków i osób starszych, czyli jakby otwieramy na nowo właśnie ten kalendarz. Wpływ na tempo szczepień będzie miało to, czy Unia Europejska będzie w stanie wyegzekwować kontrakty, jakie zawarła z producentami preparatów. Według informacji przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która kontaktowała się z polskim rządem, pod koniec tego miesiąca do Polski trafią dodatkowe dostawy szczepionek firmy Pfizer. Z tych dodatkowych dostaw do Polski w ostatnim tygodniu marca powinno trafić dodatkowe 335 tysięcy szczepionek. W drugim kwartale tempo szczepień ma przyspieszyć. Do Polski od kwietnia do czerwca ma dotrzeć około 15 milionów dawek szczepionek. Parlament Europejski debatuje dziś o sytuacji w Polsce. Chce ponadto ogłosić Unię Europejską strefą wolności LGBT. Na tę próbę nacisku z Brukseli odpowiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który chce, by Sejm przyjął specjalną uchwałę w reakcji na działania instytucji europejskich. Unia Europejska wartością jest to, że miała łączyć różnorodne kraje mające różny dorobek i wnoszące też własne odrębności, jeżeli chodzi o kulturę. I te gwarancje, które są zapisane w traktatach, widać, że są coraz mniej zauważane przez elity brukselskie, które za wszelką cenę chcą narzucić Polsce ideologiczną agendę lewicową, skrajnie liberalną, LGBT, forsując rozwiązania, które są de facto dyskryminujące dla ogromnej większości Polaków, biorąc pod uwagę ich przekonania. Jako minister sprawiedliwości poparłem wniosek moich kolegów z Solidarnej Polski, aby polski Sejm odpowiedział na tą rezolucję własną uchwałą, która zwracałaby uwagę na naszą wrażliwość i domagała się respektowania szacunku dla poglądów Polaków przez instytucje europejskie. Od rana na korytarzach sejmowych dyskutowana jest kandydatura Bartłomieja Wróblewskiego na rzecznika praw obywatelskich. Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie jej nie potwierdziło. Na razie to medialne doniesienia. Poseł, o którym mowa, w ostatnich miesiącach walczył o poszerzenie prawnej ochrony życia nienarodzonych dzieci. Stacja RMF FM podała wczoraj informację, że to Bartłomiej Wróblewski będzie nowym kandydatem PiSu na rzecznika praw obywatelskich. Obóz rządzący na razie tego nie potwierdza, ale też nie wyklucza, co wynika ze słów wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Bardzo możliwe, że to będzie Wróblewski. Medialne doniesienia o kandydaturze Bartłomieja Wróblewskiego od rana rozpalają dyskusje na sejmowych korytarzach. Poseł PiSu był autorem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, którego celem był zakaz zabijania dzieci chorych i podejrzanych
podejrzanych o chorobę. Dlatego to kandydat nie do zaakceptowania dla tych polityków, którzy wprost opowiadają się za tak zwaną aborcją. Należy do nich wicemarszałek Senatu z Lewicy Gabriela Morawska-Stanecka. To jest policzek, potwarz. Ja tego nie potrafię inaczej nazwać. Aby wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich, PiS musi liczyć się z tym, co zrobi Senat. Bez poparcia Senatu Bartłomiej Wróblewski nie miałby w tym wyścigu szans. W ocenie polityków Koalicji Obywatelskiej obóz władzy może mieć problem z przeforsowaniem swojej kandydatury w Senacie. To musi być osoba, którą na tym stanowisku widzą obywatele, a nie szefowie partii. PiS ma w Senacie 48 senatorów. Będzie walczył o poparcie senator niezrzeszonej Lidii Staroń, ale ma też szansę pozyskać Jana Filipa Libickiego z PSL-u, który także deklaruje się jako przeciwnik tzw. aborcji eugenicznej. Skłaniam się do poparcia posła Wróblewskiego. Myślę, że dla wszystkich, którzy mnie znają, nie jest to specjalne zaskoczenie. Kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich można zgłaszać do 19 marca. Wicepremier Jarosław Gowin zaprezentował Białą Księgę Rozwoju Przemysłu. To propozycje przedsiębiorców, które mają znaleźć odbicie, choć nie w 100%, w programie nowej polityki przemysłowej, nad którą pracuje rząd. W styczniu bieżącego roku zaprosiłem przedstawicieli przemysłu, organizacje branżowe i pozarządowe oraz jednostki naukowe do takich szerokich konsultacji. Poprosiłem o zdefiniowanie najpoważniejszych barier i zaproponowanie najskuteczniejszych rozwiązań, dzięki którym różne gałęzie polskiego przemysłu sprostają wyzwaniom współczesnego międzynarodowego rynku. Otrzymaliśmy ponad 300 propozycji. W ten sposób powstała Biała Księga Rozwoju Przemysłu. Na ponad 100 stronach nasi partnerzy wskazują bariery. Bariery wynikające po pierwsze z prawa krajowego oraz unijnego. Bariery związane z różnymi instrumentami wsparcia oraz te bariery, które wynikają z trybu funkcjonowania różnych instytucji państwowych i publicznych. Zapewniam z całą mocą, że wnioski i rekomendacje zawarte w Białej Księdze Rozwoju Przemysłu znajdą odzwierciedlenie w programie nowej polityki przemysłowej Polski. Polska i Słowacja będą współpracowały w walce z wyłudzeniami podatku VAT. Dziś podpisana została umowa o współpracy. W ciągu kilku lat Polska obniżyła lukę w VAT o 15%, mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Jeszcze w 2015 roku luka VAT była na poziomie 24,7%, a już w 2019 było na poziomie 9,7%. Wśród mechanizmów, po jakie Polska sięgnęła w walce z luką VAT, minister finansów wskazał m.in. na pakiet paliwowy. Teraz z rozwiązań, po jakie sięgnął rząd, mogą korzystać inne kraje, w tym także Słowacja, z którą dzisiaj Polska podpisała umowę o współpracy. Teraz możemy się dzielić naszą wiedzą. Polska i Słowacja mają dzielić się ze sobą skutecznymi rozwiązaniami w sprawie luki VAT. Będą też automatycznie, nie na wniosek, wymieniać się informacjami dotyczącymi przedsiębiorców, zwraca uwagę ambasador Słowacji w Polsce Andrzej Droba. To służy przede wszystkim skutecznemu zwalczeniu poważnych oszustw transgranicznych związanych z VAT. Wiceminister finansów Jan Sernowski podkreśla, że Polska miesięcznie analizuje około 100 milionów faktur wysyłanych przez przedsiębiorców. W tej analizie korzysta z nowoczesnych narzędzi. Teraz automatycznie pod lupę służb podatkowych trafią przedsiębiorcy z Polski i Słowacji. To trzecia taka umowa w Europie i krok dalej od tego, czego wymagają przepisy unijne. I chcemy wspólnie tworzyć koalicję, która efektywnie dawać będzie opór przestępczości podatkowej. Umowa wejdzie w życie 1 czerwca tego roku. Automatyczna wymiana informacji ruszy 2 miesiące później. Były funkcjonariusz wywiadu PRL Witold Z. przetrzymywał nielegalnie dokumenty dotyczące kilkuset agentów, m.in. Gestapo i Abwehry. W jego posiadaniu znajdowały się również dane dotyczące działań SB podczas stanu wojennego. Materiały zostały przejęte po akcji IPN-u i ABW.
Wśród zabezpieczonych podczas wspólnej akcji PN i ABW materiałów archiwalnych znajdowały się dokumenty oznaczone jako tajne, ściśle tajne oraz tajne specjalnego znaczenia, pochodzące z okresu od 1933 do 1986 roku. Chodzi między innymi o wykazy funkcjonariuszy kadrowych Gestapo, Abwehry czy Policji Niemieckiej z placówek na Śląsku, a także, co istotne, ich agentury. W dokumentach znalazły się również informacje dotyczące losów tych osób po wojnie. Z analiz historyków wynika, że tego rodzaju wykazy mogły służyć funkcjonariuszom SB do szantażowania byłych agentów zbrodniczych organizacji III Rzeszy. W materiałach przetrzymywanych przez byłego funkcjonariusza PRL Witolda Z. były także dokumenty dotyczące działań SB w okresie stanu wojennego. To między innymi szyfrogramy dotyczące pacyfikacji protestujących górników z kopalni Wujek, czy opracowania dotyczące grup specjalnych SB, których zadaniem było między innymi represjonowanie opozycji demokratycznej oraz Kościoła. Śledztwo przeciwko Witoldowi Z. jest w toku. Za nielegalne przetrzymywanie istotnych dokumentów grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem. We'll be right back.